Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pewnym ciągu zdarzeń, który doprowadził mnie do, mam nadzieję, dobrego tematu audycji. Dzisiaj będzie o filozofii tresowania psów, a także kotów, jeśli komuś się udaje i ktoś ma na tyle nerwów i zdrowia psychicznego, ja na tyle nie mam. Śledząc jakieś treści wczoraj na internetach, jak to mówi młodzież, natrafiłem na wyznanie jakiejś tam, jakiejś tam pani, bardzo jakieś takie emocjonalne. Już nie pamiętam, gdzie chyba na necie coś było. Kliknąłem, przeniosło mnie na Facebooka i na Facebooku pierwsze zdjęcie zobaczę, Taką średnią, średniej urody, taką normalną, normalną kobietę, ale... To, co zwróciło moją uwagę, to tak zwana fryzura na feministkę. Nie mówię, że wszystkie feministki mają taką fryzurę, ale to są takie równo przycięte włosy nad czołem, czyli te włosy nie zachodzą na czoło, tylko tam na samej górze czoła się kończą, są równo przycięte. Ja jak byłem mały i mama na garnek mnie to było podobnie. Ja Państwu powiem, że rozmawiając wielokrotnie z różnymi mężczyznami, Zauważyłem, że nie wiem, czy to może już jest wpisane w genetykę mężczyzny, czy to może jest jakiś zewczasów, który bardzo mocno wszedł nam w jakieś nie wiem, ukryte komórki mózgowe, ale od wieków, wieków, od wiek, wieków e, taka fryzura powoduje, że jesteśmy mocno zaniepokojeni, zestresowani. Nawet ci z mężczyzn, którzy są twardzi ogólnie, przy tej fryzurze. Czujemy się zestresowani. Ja naprawdę nie wiem dlaczego, ale gdy się dowiedziałem o tej fryzurze ileś lat temu i też poczułem pewien niepokój, już nie wiedząc o co chodzi. Czy to może o to chodzi, że to jest nienaturalna fryzura dla kobiety, która coś ukazuje? Pamiętajmy, że my jesteśmy takim komputerem, który w, tak naprawdę w 99% został zaprogramowany w czasach i. Na czasy, gdzie nie było jedzenia, gdzie dzieci bardzo często umierały, gdzie nie było opieki medycznej, kiedy ludzie byli bardzo prymitywni, kiedy ludzie jeszcze mowy nie znali, już nie mówiąc o piśmie, więc nie mogli przekazywać wiedzy, więc procesy zdobywania wiedzy trwały potwornie długo, zamiast, zamiast w jednym plemieniu ktoś natrafił na jakiegoś czerwonego owada, po którym się strasznie w męczarniach. Umierało, to musiał się wykształcić jakiś lęk przed tym owadem, a tak to by napisali, rozgłosili i byłoby jasne. A tak nie było jak. Jak przekażesz informację? Jeśli syn, czy jakiś tam osoba z danego plemienia to widziała, no to pamiętała, ale cała reszta już nie. Dlatego tak strasznie wolno nabierano wiedzy, rozpoznania otoczenia itd. Więc my jesteśmy automatem i tym się zajmuje psychologia ewolucyjna który w dzisiejszych ciałach, w, przepraszam, w czasach, ale też w ciałach jest bardzo prymitywny, bo w dzisiejszych czasach metr 60 informatyk może mieć firmę kosić pary baniek, tak jak moi hejterzy, każdy z nich to multimilioner w ich opowieściach. Każdy taki na przykład y, informatyk metr 60 chudziutki, nic nie ćwiczący, nie umiejący się bić, może czesać 5-10 baniek rocznie na czysto, a jeśli ktoś mu będzie dokuczał, to albo wynajmie agencję detektywistyczną, albo wynajmie ekipę, która będzie z nim chodziła, go napadną, to zrobią z nim porządek. Zresztą nikt nie napadnie takiego gościa wtedy. I tyle. Dzisiaj ekwiwalentem dawnej siły i mocy są pieniądze. Więc teraz byłoby logiczne, żeby kobiety podniecały się, podniecały się. Fizycznie się podniecały, kochały i pożądały mężczyzn, właśnie takich. Niestety tak nie jest. Kobiety nadal podniecają się i pożądają mężczyzn alfa, silnych, bezwzględnych, dominacyjnych, dlatego ci najczęściej zapładniają takie kobiety, a kobiety się żenią i udają, że kochają swoich mężczyzn, którzy zapewniają pieniążki czyli tzw. beta bankomat. Wielu mężczyzn się strasznie buntuje przeciwko tej wiedzy. Otwornie nienawidzi tych, którzy to mówią. Ale niestety tak jest. Kto z Państwa widział w podstawówce, w gimnazjum, dziewczyny zakochujące się, roniące łzy do kujonów, grzecznych, miłych chłopaków z dobrym serduchem? No kto? Bo ja nie widziałem. Za moich czasów gimnazjum nie było i Panu Bogu dziękować, ale podstawówka i liceum było. Ja nigdy tego nie widziałem. o tego, ja nie znam żadnej osoby, która by to widziała na oczy. Natomiast sam widziałem i znam masę osób, które widziały, jak dziewczyny się zakochiwały z dobrych domów, naprawdę w mentach, kryminalistach, agresywnych e, gościach, którzy dzisiaj w magazynach pracują, tak? Bo no niestety się nie uczyli w dzisiejszym świecie ci samce alfa. Nie mówię, że wszyscy, jak który samiec alfa nie ma jakiejś wybitnej urody, to się nie wybije. Dlatego pozostaje albo kariera kryminalisty, no ale jak nie jest za bardzo inteligentny, to wcześniej czy później albo go ubiją kumple, albo go wkręcą w coś, żeby nie siedzieć i, e, i pójdzie garować za innych, a też za cudze i swoje grzechy. E, tak więc e, tak nie jest. I mimo, że tak nie jest, mimo że nikt tego nie widział, o czym mówi ogólna propaganda, że jak kobieta płacze i cię bije i wyzywa, i się pastwi na tą psychicznie, wtedy się rozpłacz. Obejrzyjcie razem na zgodę komedię romantyczną i, e, i kupień futro. Weź kredyt z Providenta. No to ja oczywiście przejaskrawiam te dobre rady, ale tak właśnie to wygląda, że w dzisiejszych czasach tak się mówi i wielu ludzi zdaje się w to wierzyć. Panie są żywotnie zainteresowane, żeby mężczyźni w to wierzyli. Dlaczego? Bo panie mogą się dzięki temu świetnie urządzić. Dziecko spodzi ko ktoś, kogo pożądają, kochają, a wychowa facet z pieniędzmi. To jest idealna sytuacja dla kobiety. I państwo, układ prawny, który jest, wspiera je. Nawet jak beta bankomat się kapnie, że ktoś inny mu zapłodnił kobietę, to będzie płacił, jeśli prokurator się nie zgodzi, wszcząć postępowania, a najczęściej się nie zgadza, będzie musiał utrzymywać cudze dziecko. No witajcie, w realnym świecie, w potwornym patriarchacie, który niszczy kobiety. Równość, o którą ja walczę, bo jestem feministą, polega na tym, że jak kobieta oszuka mężczyznę, to ma mu spłacić te pieniądze za oszustwo, ma ponieść konsekwencje karne. No jak to ma być? To ja komuś, ja tego nigdy nie zrobiłem, ale ktoś komuś ukradnie pieniądze, złodziejem, dostaje wyrok w sądzie. Kobieta oszuka mężczyznę, że to jest jego dziecko, on będzie płacił pieniądze na tę kobietę i utrzymywał ją, i dzieciaka się okaże po wielu latach, że to było cudze dziecko. On straci z życiorysu ileś lat. Kobieta sobie odchowała dziecko tak na dobrym poziomie, sama też z tego żyła i on jeszcze musi jej płacić alimenty. Przeszona powinna mu spłacić tę kasę, którą dostała dokładnie na siebie i na dziecko, dostać jakiś wyrok rozumiem, żeby matki nie wsadzać do więzienia, ale jakieś zawiasy, czy prace społeczne i tak to powinno być zrobione. Tymczasem ofiara przestępstwa nadal jest gnojona przez państwo. Państwo to robi po to, żeby po prostu kobiety traktuje nadzwyczaj dobrze. Nawet przestępczynie. I to jest ten patriarchat? I wychodzi taka dziewczyna z przyciętą grzywką, ona mówi, że ona żyje w patriarchacie. Dziewczyna, jak będziesz trochę kombinowała, to możesz wychujać kilku mężczyzn, zniszczyć im życie. Mało tego, jak się wyda, będą ci musieli płacić, będą ci musieli płacić pieniądze. To nie jest patriarchat. To jest matriarchat. To jest system... W którym mężczyzna jest śmieciem, a kobieta praktycznie wszystko uchodzi płazem. Zaproponowałem przy wielu ludziach, żeby były jądrobusy. No tak z żartem mówię, żeby się przyjęło wśród młodzieży. Co zrobił młody youtuber? Wyśmiał, wyszydził. Ludzie rżeli z tego, śmiali się, wpłacali pieniążki. Youtuberowi, który się z tego śmiał, pomysł umarł. A ludzie z rakiem jąder i prostaty umierają. Mam nadzieję, że to nie dotknie żadnej z osób, która śmiała się, szydziła i płaciła na sklejany model jądrobusa, śmieszka, który potrafi tylko i wyłącznie z tego, co widziałem, prowadzić jakiś, jakąś działalność tylko szydząc z innych. A nie potrafi nic zrobić twórczego, bo szydzić z innych to jest łatwo. Znaczy, powiedzmy sobie, że nie jest łatwo. W gronie moich haterów są ludzie, którzy nie umieli nic stworzyć, po prostu. Kompletne bez talencja, bombowiec krawczyk, e, kto tam jeszcze jest, odlotowi, oni nie potrafią nic stworzyć, żadnej idei, żadnej pomocy, żadnej społeczności nie potrafią nic wykreować, nic stworzyć. To są kompletne bez talencja. Powiem Państwu jeszcze więcej, na przykład ten Karol bombowiec krawczyk, to jest wstyd, że on pod występuje podnikiem znanego aktora. Który ciężko pracuje, i ma talent, i to duży. Jest też osobą chorą, na cukrzycę z tego co pamiętam. Więc taka osoba, ponieważ nic nie umie, a chciałoby się trochę miotku, więc zaczęła szydzić. Bo szydząc, można zdobyć dużą, duży poklask. Szydząc, wyśmiewając się, jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą zobaczyć, jak ktoś kogoś szydzi, wyzywa, bluzga w ochydny sposób plugawy się zachowuje. No i ten gościu, ukrywający się pod tym szlachetnym nikiem, zaczął promować się właśnie tam, wyśmiewając się z Rafoniksa, z jakichś innych gości, wyszukując jakieś dziwadła, przystępując do grupy hejterskiej, wyszydzając moją przyjaciółkę, lekarkę, która całe życie ciężko pracowała, nastojąco operując ludzi w zagrożeniu życi, w życiu, kurde, w życiu, w życiu też, bo nie oszukujmy się, chirurg, no to najczęściej jednak miesza jelita odbyt, no tak jak, no jak najbardziej. Główne operacje to są, szanowni Państwo, zator jelitowy. Trzeba otworzyć jelito, wyjąć po prostu gówno do wiadra, albo po prostu, gdy pęknie wyrostek i wyleje, wyleje do otrzewny, trzeba wyjąć to wszystko, wyczyścić. I to jest praca, chirurges naprawdę gówniana, tak naprawdę to jest większość pracy oprócz odcinania kończyn. Jakieś tam pracy w poradni, gdzie tam wiadomo, chirurg jakiś wycina rzeczy z ciała i tak dalej, i tak dalej. Czy czasami trepanację czaszki musiała moja przyjaciółka robić, i wyobraźcie sobie całe życie, ratując życie w takich smrodach i wychodzi takie zero, nie? No takie totalne zero. Zajrzyjcie Karol bombowiec Krawczyk, i on takie najbardziej plugawe słowa. Ten gościu nawet szydzić nie potrafi. Gdybym ja chciał szydzić. Gdybym ja chciał atakować innych i zrobił z tego kanał, miałbym 300-400 tysięcy subów, zarabiałbym ogromne pieniądze. Ale to jest łatwe, to byłoby dla mnie łatwe. Ja w, w, poszedłem po coś, co jest najtrudniejsze co jest koroną tego wszystkiego tworzę. Tworzę, pomagam, mówię, totalnie niepopularne opinie, zwłaszcza dla młodych ludzi. Wchodzę absolutnie wykazując każdą szkodliwość każdej idei. Dlatego nienawidzi mi większość ludzi. Tylko najbardziej inteligentni ludzie, kumaci, mogą być moimi fanami, bo oni to po prostu rozumieją o co chodzi. Nie może być byle Dureń moim fanem. Dlatego nawet w, taki, w takiej niszy ten Karol Bombowiec Krawczyk, jakieś wrzaski przy gitarze, nawet tam chłopie nie osiągnąłeś. Co osiągnąłeś? Ile wejść? 100? 200? Bożeś zaspamował jakimiś znanymi nikami, nawet szydzić nie umiesz, nic nie umiesz. Po prostu byłeś, jesteś i to nie mnie ocenia, czy będziesz, ale wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że będziesz zerem zawsze gościem, który potrafi zebrać kilka subów, e, wchodząc w jakąś zorganizowaną grupę i wyzywając, wyśmiewając e, niewinną kobietę. Publicznie niszcząc jej życie, ukrywając się za nikiem, nawet ludzie z tej grupy pewnie to tobą gardzą, bo wziąć kogoś do niszczenia za darmo, bo kto by ci dał kasę, jak tam wszyscy są bidokami, od jednego do drugiego zaczynając. Nawet ci pieniędzy nie dali za to, ani za to subów nie zdobędziesz. Ich tam ilu jest, 12 łącznie wszystkich, nawet dwunastu subów więcej nie dostajesz. Dostajesz kilka subów, nawet większość z nich. Ci przyklaskuje, ci suba nie dała, traktują cię jak gówno, tak jak tego, którego wzięli do, do takiego forsowego siłowania, zawsze się bierze takiego siłka najgłupszego. To właśnie ty z tym drugim jesteś do, do czegoś takiego. Nawet ci nie lubią, chłopie, bo jesteś po prostu dnem. Dnem i. Może kiedyś będziesz noblistą, tego nie wiem i tego nie mogę powiedzieć nigdy. Ale jesteś zerem. Wyśmiewając się z kobity, która. Po łokcie w krwi i w innych płynach fizjologicznych ratowała ludzi w zagrożeniu życia, która przypłaciła ciężką, wieloletnią pracą, dla służąc ludziom, trzema wami serca, wyszydzając je w najgorszy sposób. Jesteś po prostu dnem ludzkim i takim robactwem, które nic nie osiągnęło, bo chociaż ci youtuberzy, o których czasami mówię, wyśmiewając i wyszydzając, a nie tak jak ty, nigdy się tak nie poniżyli, nie splugawili. To oni chociaż z tego coś mają. Mają samochody, mają pieniądze, mają jakąś sławę, ty nie masz nic. Nie potrafisz ani stworzyć, ani wyśmiewać i to jest jedyne co ci wychodzi po prostu splugawić kogoś. Ale nawet tutaj nie zdobyłeś żadnej popularności, a zdobyłeś wielu wrogów, i to kiedyś wyjdzie. I to kiedyś wyjdzie za każde słowo, kiedy obraziłeś kogoś, będziesz musiał zapłacić. Teraz z tego się śmiejesz, teraz będziesz robił głupie filmiki, będą ci teraz lajkowali, żeby nie było, że powiedziałem prawdę. Ale prawda jest taka, że za wszystkie swoje słowa odpowiesz przed sądem i to ci obiecuję, będą cię szukali. Jeśli kiedyś mi się uda, bo to się może zdarzyć tak, że ja upadnę, że mnie powalicie jednak, to się może zdarzyć. Ja nie mówię, że nie. Ale jeśli kiedyś mi się finansowo uda i będę zamożnym człowiekiem, to będą cię szukali najlepsi spece od internetu na świecie i ciebie znajdą i wtedy te papiery pójdą do adwokatów i ty pójdziesz ze mną do sądu. Nieważne czy będzie. Mm, czy minie termin tego przestępstwa, czy nie, to zawsze można znaleźć coś i to wszcząć. Ja ci to obiecuję, że czy minie 5 lat tego głupiego rechotu, czy 10 lat, ja cię kiedyś znajdę. Jeśli nie upadnę na kolana, to cię kiedyś znajdę i stanę z tobą przed sądem i zobaczymy, kim ty jesteś, jaki ty jesteś odważny w realu i będziesz musiał zapłacić za każde słowo, które napisałeś i to ciebie nie minie. To ci obiecuję. Tak samo jak obiecałem to każdemu hejterowi, dopóki na mnie wsiedliście, to, to jeszcze mogłem jakoś tam sobie funkcjonować raz lepiej, raz gorzej, a przeważnie gorzej. Ale jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o atakowanie mojej rodziny i ciężko chorej kobiety, to po prostu obiecuję wam, że do końca życia postaram się was wszystkich wyłuskać. I módlcie się, żeby nie było przedawnienia. Oczywiście wszystko legalnie zgodnie z prawem, bo policja ciebie nie znajdzie, bo się ukrywasz. Ale to nie sąd, może ciebie skarżę. <grystanie> no zobaczymy. Na razie się śmiejcie, korzystajcie. Pamiętajcie, że przychodzi zawsze ten czas, kiedy trzeba zapłacić, wcześniej, czy później. I zobaczymy wtedy, gdzie będą te śmieszki o sraluchu i tak dalej. Podejrzewam, że gdy będziesz już wiedział, że już się wszystko rypo i że się wydało, bo popełnisz błąd w końcu, wcześniej, czy później, to ci mówię. Poza tym zostawiłeś ślady, może policja ich nie umie złapać, ale są ludzie, którzy te ślady umieją wykorzystać i dojdą, w końcu dojdą, do, do wszystkich dojdą. Jeśli będę bogaty i... a może po prostu sam błąd popełnisz. Tak więc śmiej się dalej, a pamiętaj, gdy już kapniesz się, że to się rypo to sam zobaczysz, że się zestrasz w gacie. Zobaczysz. Ale dobra, dość gruź, bo... Ja sobie powoli czekam latami, sobie powoli chodzę po sądach prokuratów, powolutku, spokojnie od lat. W Polsce to tak idzie, jak idzie, ale jednak idzie, powolutku. Ja sobie powolutku, wy sobie szydzicie, śmiecie się, e, robicie ludziom krzywdę, ja sobie powolutku swoje robię, powolutku, na spokojnie, poznaję nowych ludzi, coraz więcej ludzi wie o tym, coraz więcej ludzi wie o tym, którzy wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje, spokojnie powolutku, wy sobie grabcie dalej, ja sobie na powolutku zbieram materiał dowodowy, gdzieś w końcu popełnicie błąd, gdzieś coś wyjdzie i wtedy pójdę z wami przed oblicze wysokiego sądu, bo inaczej tego nie zrobię, bo ja nie jestem bandytą, więc tylko i wyłącznie preferuję załatwianie takich spraw przed sądem. Ja takie preferuję, bo ja za innych nie mogę odpowiadać, prawda? Tak więc ja mogę tylko obiecać za siebie, że ja na pewno, Czy znaczy nie obiecać, ale mm, zapewnić, że na ten czas jestem, e, jakby, no, zdecydowany na rozwiązania prawne. Chociaż teraz się wydaje, że to jeszcze daleko do tego, to czas leci, tak? Czas leci, trzeba działać. Wracając do tematu, wracając do tej dziewczyny, bo troszkę odleciałem w rejony zupełnie niepotrzebne i nic nieznaczące. Dziewczyna ma grzywkę feministyczną, ma feminkę. O, teraz to wymyśliłem: fryzura feminka. Fryzura feminka, która budzi we mnie wewnętrznego muminka. O, proszę bardzo, raperem, chciałem zostać. Piękny wstęp do polskiej rap sceny. A teraz już na poważnie mówiąc, szanowni państwo, to zauważyłem, że ta dziewczyna. No, oprócz tego, że LGBT, tak, fanka osób homoseksualnych tak dalej, to nie chcę tego krytykować, czy coś, bo to wiadomo, że za to się kanał traci. Natomiast trafiłem na jej ciekawy post i też nie chcę go czytać w całości, dlatego, że nie chcę, żeby ktoś trafił na profil tej dziewczyny. Ja to oczywiście mam skopiowane z jej Facebooka. Krótko mówiąc jest piękny piesek, mały, piękny piesek. Ja też jestem wielkim pieskiem, więc też doceniam. Może nie tak piękny jak mój piesek, moje pieski, ukochany mój kotek, ale też piękny. Malutki taki. E, kurdupelek. Punio to by go na, na jedno kłapnięcie paszczą zjadł. <laughs> to dobra. Ostatnio z Puniem e, przypominam Państwu na kanale Marek Kotoński jest nagranie: jak Punio zobaczył kurę. Ja sądzę, że on się chciał z nią bawić. Jak moja przyjaciółka zobaczyła to nagranie, się zaśmiała, powiedziała, że pewnie chciał tę kurę zjeść. Ale ja wierzę w niego, wierzę, że to nie jest jakiś bandyta, tylko on by się z tą kurką pobawił i w ogóle to jest dobry chłopak ten Punio. Ja mu wierzę. I chcę Państwu, także to na kanale Marek Kotoński, jak Punio widzi, mmm, punio widzi kurkę. No i e, przeczytam Państwu zmieniając słowa. E, ble, 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 do osób mieszkających z psami. E, szukam książek o relacji między psem a człowiekiem. Nie interesują mnie książki o tresowaniu w nawiasie. Wrrr, zamknąć nawias czy trenowaniu psa tylko o budowaniu prawdziwie partnerskiej relacji. Dobrze, szanowni państwo, mam powody, dlaczego nie chcę zdradzać tej pani profilu i tak dalej. Mam poważne powody. Po pierwsze, nie chcę jej robić przykrości. Nie chcę też z nią rozmawiać, bo już kiedyś w życiu miałem troszkę wątpliwej przyjemności rozmawiać z osobami takimi bardzo mocno, które już skręciły w lewo i. Po prostu jestem przerażony. Nie da się to tak, jakby się rozmawiało, nie wiem, z kanibalem, z starcem kanibalem, że źle robił całe życie. No, no, no po prostu no nie ma szans, tak? Na dojście tam nie wiem, czy to. No po prostu to są tak zabetonowane osoby często. ale dobra, no i ludzie z prawej strony też są zabetonowani. Ogólnie idee betonują człowieka, no ale ja, ja coś Państwu wytłumaczę, jak takie osoby. Kompletnie nie kumają rzeczywistości. Ja często o tym myślałem, nawet nagrałem raz audycję, która trwała ponad godzinę i zdecydowałem się tę audycję skasować. Nie powiem Państwu czemu, bo za dużo chlapnąłem językiem. Ale ja bardzo często wczuwałem się w zwierzęta, bo ja też bardzo często, yy, wiadomo, no patrząc w oczy psa, wiadomo, że jakaś dusza tam jest z całą pewnością. Moje dwa psy i kot mają duszę. Jestem o tym święcie przekonany. Nie każde zwierzę ma duszę, ale jestem przekonany, że te zwierzęta duszę mają. Z jakiegoś względu wszystkie zwierzęta, z którymi byłem, mają duszę. A może mi się tylko tak wydaje. To są moje tylko odczucia. I teraz mi też się wydawało, że psa tak z trenowaniem... Oczywiście wiedziałem, że to trzeba robić, ale tak no jakoś, tak no, mówię, nie wypada. Przecież to jest mój przyjaciel, ten pies... On w razie czego życie za mnie oddano, kot wiadomo to spierdoli w razie draki. Natomiast tak, no, było mi głupio tak, że tresuję, wydaję komendy, że jakoś tak głupio. Dlatego sobie bardzo to wszystko wyobraziłem, bo ja, dlaczego, dlaczego ja tak zrobiłem? Dlatego, że ja nigdy nie byłem psiarzem, ja byłem kociarzem. Ja miałem od najmłodszych lat kota, znaczy od najmłodszych lat, myślę, że od chyba piątej klasy podstawki czy szóstej miałem kotkę, nazywałem ją Hania. Na rzecz takiej dziewczyny, która mi się spodobała w pierwszej pracy. Zresztą ta dziewczyna, pani Hanna, e, chyba mnie słucha i odezwała się do mnie. Ile? Cztery miesiące temu na Facebooku. Pozdrawiam serdecznie. W Hanie strzelałem spinaczami, wyobraźcie sobie. Na takiej gumce w pracy. Ale tak nie to, żeby krzywdę robić, tylko tak się zaczepiałem ją. Ja taki wesoły chłopak zawsze byłem. No ale myślałem, że to ją podnieca, ale no cóż, myliłem się. Strzelanie spinaczami w młodą, zgrabną dziewczynę, to jednak powiem Państwu taką radę, już minęło 20 ile? 22 lata od tamtej pory. To nie jest dobry pomysł na podryw, a na pewno na doprowadzenie do współżycia seksualnego. Nie doprowadziłem, nawet o tym nie myślałem. Znaczy myśleć myślałem, ale byłem tak nieśmiały, że... Znaczy nieśmiały i radosny, jak już kogoś poznałem. Także strzelałem spinaczami, więc chłopaki... Pamiętajcie, nie rzucajcie niczym w dziewczyny i tak dalej, to kobiety nie podnieca. Są lepsze sposoby, mniej inwazyjne, żeby doprowadzić do spółkowania. <laughs> spółkowanie. kurde. <laughs> o kurde, jakie ja uwielbiam takie spółkowanie, kopulacja, ruchy frykcyjne. to jest takie obleśne. Obleśne, a jednocześnie bezpieczne, bo nie jest wulgarne. Także pozdrawiam panią Hanie. Serdecznie. No i lecimy dalej. No, chcę Państwu powiedzieć, że tak sobie często myślałem o tym, bo yy, no, kontakt z psami to. <laughs> <laughs> Przepraszam, w śpiący jestem. Kontakt z psami miałem dziś od około 10 lat. od Kiedy tu na Podkarpaciu jestem, 10, może 11 lat. Wcześniej to tam cioci pieska wyprowadzałem taką yy, bardzo fajną, naprawdę super grzeczną Słuchka była kundelka super, to bo pamiętam, to sobie chodziliśmy na takie jeziorko. Bo wiele, wiele lat temu sobie wychodziłem na szluga i z pieskiem. A to był pies idealnie ułożony: nic mu nie trzeba było, mówić. wszystko wiedział sam. Nie trzeba było znać żadnej tresury. Kundle są bardzo inteligentne i najzdrowsze. Jak ktoś chce mieć jak najdłużej psa do pilnowania domu, to kundel. Kundel jest najzdrowszy. I tylko trzeba kundla samca ułożyć, tak, bo ten co to był, to demon był po prostu jak przyszedłem. Sam go zresztą, znaczy z panem weterynarzem uśpiliśmy, zakopałem go, tak jak wszystkie psy tutaj. No walki prowadziliśmy miotłą, nawet grys miotłę, był tak agresywny, ale go ustawiłem. Bo mówię to tak nie po bożemu, to ja ludziom pomagam, jestem dobrym człowiekiem i kundel będzie mi rozkazywał, no to żeśmy walki... Ale nie to, że mu coś zrobiłem, dostał po grzbiecie parę razy miotłą i ustaliliśmy hierarchię, że ja jestem najważniejszy. I już było spoko, się podlizywał do mnie, super, nie, nie pożałował tego, bo zawsze gdzieś za tę miotłę miałem wyrzuty, sumienia mnie gryzły. Pamiętajcie, ja go nie biłem dla zasady, tylko był agresywny, skakał do mnie. To co zrobisz wtedy, co? Może jak ta pani feministka, nie wiem, będziesz budował partnerską relację z agresorem, który sobie tu dom cały pra praktycznie poustawiał, to musiało być jasne, że to ja tu rządzę i tyle. Dlatego dałem mu, dawałem mu przy obiedzie jakieś różne rzeczy, już na stare lata to już nie powinno się tego robić. a ja to robiłem, bo zawsze miałem jakieś poczucie winy. Odszedł w walce, niestety, ale. Pan weterynarz odszedł, jak mu dał szprycę, ja go przytuliłem, głaskałem i zasnął sobie. Tak jak wszystkie psy. Przytulałem i głaskałem bardzo takim ciepłym głosem: się zwierzęta odprężają na natychmiast, ja gdy tak mówię. I ciepłym głosem mówiłem: one sobie umierały. Jak takie dwa psy przytuliłem do siebie i pamiętam, mówiłem do nich, przymykały oczy powoli, patrzyły na mnie tak ufnie umierały, tak, i głaskałem je, żeby się czuły kochane i szczęśliwe, bezpieczne, cieplutkie, tak, wygodnie ułożyły, ułożyłem im łapki, żeby nie gdzieś tam umierając, zasypiając po szprycy, to to nie było umieranie, to był środek nasenny, żeby zasypiając gdzieś tam się łapka nie wbiła, zadbałem o wszystko, myślę, że zadbałem o wszystko, żeby było super, żeby się cieszyły, że zasypiają i że za chwilę się obudzą i będzie wszystko tak jak dawniej, jak już zasnęły. Się upewniliśmy, to wtedy weterynarz daje zastrzyk w serce, tak? Wtedy się jeszcze upewniłem, prosiłem, żeby stetoskopem osłuchał dokładnie. E, moją przyjaciółkę gdzieś tutaj w domu była zamknięta, absolutnie, żeby ona przy tym nie była, ona sobie tam beczała i tyle nie. Wiadomo. Ja muszę się tym zająć, więc ja tutaj wszystkie psy, jakie były, to odprawiłem, ale w, w miły sposób. No i potem w siatkę, w siatkę i, i pogrzebać, tak? Krótka modlitwa, bo ja wierzę, że mają duszę. I wcale no, nie jest tak, jak chołownia powiedział, że to nie jest dusza ludzka. Moim zdaniem to wynika z tego, z takiego nadwartościowania duszy, że dusza to jest jakieś coś uduchowione. Dusza to ma intelekt dwulatka i dusza, moim zdaniem, niektórych ludzi prostych może być dokładnie duszą jak u psa, tylko ma inne wzorce. Tak? Gdyby była dusza, to nie jest tak, że jest dusza, która szczeka, tak i człowiek szczeka. Taka jest dusza jako impuls czegoś doświadczenia i te impulsy też mają ludzie, ale ludzie mają też większą kontrolę nad tym e, za pomocą mózgu, a pies, no to dusza chce tu zobaczyć, tu no to pies czeka, leci, tak, tu dusza się boi, on się boi, ucieka, a u człowieka dusza jest w ryzach e, fizyz i mózgu. Przynajmniej tak czytałem i tak mi się na ten czas wydaje, że to byłoby realne, ale jeśli ktoś mi przekona, że jest inaczej, no to okej. Okay. Póki co ateiści próbują mi przekonać, że wszystko powstało z niczego. Ta cała super doskonałość wszechświata to o tak się samo wzięło. Mówię, masz jakieś dowody? No nie, dowodów nie ma, ale na pewno tak jest. Jasne, zawijam kiece i wierzę gościowi na niebieskiej planecie, który nie wie gdzie istnieje, po co istnieje. I on mi tłumaczy całą tajemnicę wszechświata na tym wypizdowie, gdzie my nie wiemy, co się w ogóle dzieje w kosmosie. On mi będzie tłumaczył, że tam nic nie ma, bo, bo nie ma, bo on tak w to wierzy. To jest wiara. A to jest jedna z religii, gdzie człowiek wierzy w daną ideę. Tu ludzie wierzą, że był syn Boga, stąpił na Ziemię tak 2000 lat temu. Oczywiście Żyd, bo oni, oni mają, no, rządzą planetą, tak? No nie jest to tajemnicą. A więc oczywiście Żyd, tak? I, I Bóg tutaj kazał mordować, i ten twórca galaktyk tu kazał mordować ludy. Ganiali się z oszczepami i z siekierkami. Ja tego nie łykam po prostu, tak? Ja nie wierzę, że stwórca tego ogromu. Miał cokolwiek wspólnego z istotą o nazwie Jahwe w Biblii, która kazała mordować, kastrować, mordować dzieci, składać ofiary z dzieci, ze zwierząt. Wyobrażacie sobie to? Istota, która stworzyła wszechświat, każe zabić jakieś zwierzę tak? dla ofiary. Tak? No potem niby było, że, że niemiłe mi są te ofiary, Bóg powiedział, ale to po jakimś czasie. I gonitwa, jedni ganiają się, mordują z drugimi. Co to ma wspólnego z Bogiem? To jest moim zdaniem Ziemia, to jest jakieś terrarium dla innych ras, bo wyższych, może nie mających już ciał. Kto powiedział, że organizm musi mieć ciało fizyczne, gęste? Ktoś powiedział to, bo jest w takiej technologii, żyjemy w takiej technologii, że tak to się wydaje, może jest dużo lepsza technologia gdzieś we Wszechświecie, na jakichś planetach zaawansowanych i może, nie wiem, są w jakiejś innej formie, 4D, 17D, miliard D i może nie potrzebują już ciał. Dlatego mówienie, że to na pewno Jezus tutaj wszystko stworzył albo zrobił, albo to nic się nie stało, to są tylko jedne z idei, które ludzie sobie wierzą, a tego nie łykam. Nie wierzę w to i nie łykam, uważam, że to są to nieprawdziwe tezy. Okej, okay, jak będziemy mieli super technologię, poznamy cały wszechświat, ewentualnie będę mógł się tym tezą przyjrzeć, ale wcześniej nie. Na razie to zbudujmy bazy na Księżycu i na Marsie, to zaczniemy sobie gadać i też wtedy, nawet jak to zrobimy, w to nie uwierzę, bo zobaczcie, ile jest planet. Czarnych dziur i budżetowych, i nie tylko. Wróćmy do tematu. Myślałem często o psach, jak to jest. Patrzcie na takiego psa. Nie potrafi sobie sam załatwić jedzenia. Jest na ogrodzonym placu, tak na podwórku. Nie potrafi sobie załatwić jedzenia. Nie potrafi sobie załatwić ochrony, opieki. Nic sobie nie potrafi załatwić. Polega w 100% na swoim właścicielu. Cokolwiek się stanie właścicielowi, on umiera. Czy ktoś przyjdzie, on jest w strachu, on nic nie umie. Pies jest jakby sparowany duchowo no duchowo, psychicznie ze swoim właścicielem. I teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że jesteście taką no prymitywną jednak formą umysłowości, bo pies mimo wszystko wobec człowieka, no co nie umie cywilizacji stworzyć, pisać, mówić, może to i dobrze, bo by bluzgał na mnie ale na to na pewno i dlatego kiedy ktoś jest słaby potrzebuje kogoś kto całkowicie dominuje i tresuje no tak jest szanowni państwo zobaczcie, jeśli jest ktoś, kto daje rozkazy, ten pies jest szczęśliwy zobaczcie jak się psom robi rozkazy nagradza. jakie one są szczęśliwe machają ogonem dlaczego? dlatego, że no, on już się nie musi o nic martwić. Jest ktoś, dominator, ktoś to daje jeść, ktoś to steruje życiem, ktoś mówi co robić, kogo się trzeba słuchać. Pojawia się wtedy poczucie bezpieczeństwa. Wszystko, co przerażało, co budziło lęk, wszystko znajduje obraz w istocie tego dominatora. Nie wiem, właśnie jak to Państwu wyjaśnić, czy to można porównać. Jak ja byłem mody, to. Też miałem tak, że tata był taki ważny, potem zacząłem dorastać, też zobaczyłem, że tata ma swoje problemy, że wcale taki silny nie jest, bo wujek mój autorytetem, taki potem jechapną mieszkanie, oszczędności dziadka, mogło moje życie inaczej wyglądać, ale na Sokrat. Więc on był dla mnie autorytetem, bo był silny, agresywny i tam różne rzeczy opowiadał, 99% bajek, kłamstw. Ale był dla mnie autorytetem, ja się czułem szczęśliwy, bo wiedziałem, że jak coś to polecę do tata albo do wujka. A potem, gdy dorastałem, widziałem, że to wszystko lipa, że to też są ludzie z lękami, mają problemy, mają swoje kompleksy, swoje zahamowania. To jest normalny proces dorastania, dojrzewania. Ale pies do takiego poziomu nie dotrze. Człowiek, taki mało rozwinięty dzieciak, czuje się szczęśliwy, gdy ma autorytet. Zobaczcie, wszystkie filmy o gangsterach, o, o jakiejś mafii. Zobaczcie, młody chłopak ma autorytet, tak? Polega na nim, wierzy jemu. Ten autorytet też jest szczęśliwy, bo ma władzę nad młodym umysłem, może go ukształtować. Wszyscy zadowoleni. To jest wpisane w naszą naturę, żeby mieć kogoś silniejszego. W strukturze ludzkiej zawsze był król, 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 władca. W krajach wschodu, zobaczcie: Japonia, cesarz, despoci w Chinach, w Korei, w Rosji, tak, ZSRR. Towarzy Stalin, co usta piękniejsze ma od malin, i tak dalej, tak dalej. Carowie byli tak, wcześniej byli królowie. Ludzie to lubią, jest ktoś, kto o wszystko dba. Jest ktoś, kto trzyma wszystko za mordę. To jest w ludzkim i w ogólnie istoty lubią mieć kogoś silnego, na kim mogą polegać, albo się wydaje, że mogą na nim polegać. To tak jak ktoś myśli, że ma mocnego kolegę, potem się jakieś nieszczęście zdarza, kolega was kopie w dupę, bo jest mu to nieopłacalne pomóc. I ludzie często wychodzą, że ten autorytet to jednak było nic ciekawego. A dokładnie tak samo jest ze mną. Ludzie często mają taką postawę, że Marek coś wytłumaczy i tak dalej. Bo ja przyjąłem taką rolę rolę pewnego rodzaju lidera, kogoś, kto nie zajmuje się normalnym życiem w większości, tak jak wy musicie pracować, na swoje utrzymanie robić. No, macie obowiązki życiowe, a ja czytam książki, myślę o tym, łączę fakty. I sprzedaje wam najlepszej jakości wiedzę i takie, jakby oparcie. Jak ktoś nie ma pieniędzy, to też to dostaje za darmo. I to funkcjonuje, to jest całkowicie naturalne, że jest ktoś, kto daje rady, ktoś, kto ma czas, ktoś, kto ma jakby jakieś predyspozycje, żeby połączyć te wszystkie kropki i przekazywać ludziom wiedzę. Jeśli pracujesz ileś czasu, lubisz rozrywki, po co masz nad jakimiś rzeczami łamać sobie latami głowę? Przecież ja ci to wytłumaczę wszystko. Po cholerę masz to robić, po co masz tracić czas? No to ktoś powie, a jak ty mi oszukasz, a twój umysł też cię może oszukać. Też możesz być nasiągnięty ideami, które pokierują cię w złym kierunku, i w tym złym kierunku też dojdziesz do jakichś krzywych wniosków. Ile mnie znacie lat? Znacie mi około 15-14 lat w internecie oszukałem kogoś. Miałem jakąś sprawę o oszustwo kogoś. Wycykałem kogoś, skierowałem kogoś na złe tory? Nie, nigdy. Byście o tym słyszeli już, moi hejterzy by zadbali, żeby taka rzecz była znana? No to można mi zaufać? Po 15 latach, ilu znacie ludzi, kilkanaście lat, którzy nigdy, nigdy nie dali plamy, nigdy nie sprzedali się, nie sprzedali swoich idei, zawsze są tacy jak są, ilu znacie takich ludzi? Bo mnie znacie, może nie wszyscy, część przychodzi po parę lat, ale są tacy, co mnie znają od początków mojej jakby bytności w internecie, ile mnie znacie lat? Można zaufać gościowi, który nie dał dupy przez 15 lat, który nie sprzedał nikogo, który nie, mm, nie zmienia idei, jak rękawiczki, który zawsze uczciwie idzie za pewnymi rzeczami uniwersalnymi. Można? Można. Ba, nawet czasami trzeba. Tak więc, szanowni państwo, tak to działa. I pies potrzebuje autorytetu. Pies potrzebuje kogoś, kto go ukaże, jak narobi, nabroi, kogoś, kto mu wskaże kierunek, kogoś, kto go będzie tresował. I ta dziewczyna w ogóle nie rozumie tego, tego wielkiego pragnienia zwierząt, żeby mieć swego pana, pana i przyjaciela. Ale na pierwszym miejscu pana, bo ja do was mogę być przyjacielem. I czasami liderem, czyli państwo pracują, zarabiają, bo ja bez was to bym nie miał nawet na skarpetki, żeby kupić. Państwo pracują. Kupują moje produkty, książki, nagrania, słuchają mnie od czasu do czasu, jak się coś w życiu dzięki moim radom polepszy, to wyślę jakąś darowiznę. Niektórzy jakieś prezenty mi wysyłają latarki, kamery itd. itd. Więc jak ktoś się te chce odwdzięczyć, to nie widzę żadnego problemu i tak to działa. Ja wam coś daję w postaci idei, dzięki czemu możecie omijać rafy w życiu, na których się nie jeden statek rozpieprzył. A Państwo możecie sobie lepiej i radośnie dzięki temu żyć. To jest układ, wszystko jest układem. Ale ja czytam, zajmuję się tym, rozmawiając z ludźmi, powiększam swoją wiedzę. Nie mam czasu na zwykłą pracę, tak jak Wy. To nie jest zwykła praca. Moja praca to też jest praca. I Wasza praca to jest praca. I to tak wszystko funkcjonuje. U zwierząt musi być Pan. Dlatego wtedy zwierzę czuje się szczęśliwe, radosne. Co się dzieje, kiedy tak jak ktoś, tak jak ta pani, która nie rozumie w ogóle, jak działa psychika ludzka, e, i ta pani e, zaczyna mieć partnerską relację z dużo słabszą od niej i mniej pojętną istotą, bo pies jest istotą, która potrzebuje kogoś, kto poprowadzi, to są tylko dwie wtedy możliwości. Jedna jest taka, że pies zaczyna dominować. I druga sprawa, że też dominuje i staje się agresywny wobec swoich domowników, traktuje ich jak swoje stado. Wybaczcie, ale żeby ktoś mną kierował, ja nie pozwolę sobie kierować żadnemu mężczyźnie ani żadnej kobiecie. Nikt nie ma nade mną władzy. Ani matka, ani moja przyjaciółka, ani ojciec. Nie ma osoby, która by miała nade mną władzę. To ja rządzę swoim życiem i nikomu no nie pozwolę na władzę, natomiast pozwalam sobie, żeby ktoś mnie inspirował, dlatego czytam książki. Natomiast pies musi mieć kogoś, kto jest samcem alfa w stadzie, samicą alfa. I ta pani z feminką na głowie tego po prostu nie kuma, nie rozumie tego. Nie rozumie, jak ludzie są stworzeni. teraz ta pani spotyka kogoś, kto jest agresywny, czy coś. Ona mówi, ja cię przytulę, bądźmy na partnerskich relacjach. Jeśli ktoś jest chujem i robi zło, to trzeba go albo zamknąć w pierdło, albo trzeba mu sprawić, żeby jego życie było mniej przyjemne. To jest problem tych środowisk, że oni nie rozumieją tych rzeczy z dominacją, uległością. Że wszystko musi być fajnie. Oni myślą, że ktoś się czuje fajnie, jak będą partnerskie relacje. Słuchajcie, jeśli ja bym znalazł mędrca uduchowionego, który mnie będzie nauczał, bo ja bym chciał znaleźć taką osobę, która by mnie nauczyła wielu rzeczy, bo ja wielu rzeczy nie umiem. Ja nie chcę partnerskich relacji z takim mędrcem. Ja jestem jego uczniem. To jest dla mnie autorytet. Jak ten mędrzec mówi, to ja zamykam mordę i go z szacunkiem słucham. Bo chcę zdobyć wiedzę, bo łaknę wiedzy. Jeśli ja coś psukażę, teraz jeszcze nie, bo on jest młody, ma prawo się wyszaleć, ale jeśli ja coś psukażę, to on ma to zrobić. I doprowadzę do tego za wszelką cenę. Co to znaczy partnerskie relacje z psem? Partnerskie relacje to ja nawet z kobietą mieć nie mogę. Oczywiście ludzie w to wierzą, partnerskie relacje z kobietą nie da się, kurwa się nie da. Bo człowiek jest automatem, maszyną zaprogramowaną setki tysięcy lat temu. I kobieta przez setki tysięcy lat miała chłopa, który w jaskini dominował. A teraz nagle chłopy chcą być równouprawnione. Nie da się. Będziesz chciał mieć partnerskie relacje z kobietą, to kobieta przejmie w związku z będziesz codziennie upadlany. Tak samo z psem. Będziesz chciał mieć partnerskie relacje, nie będziesz mu rozkazywał, bo on się może obraził, albo mu się przykro zrobi. To pies stanie się samcem alfa i będziesz miał przejebane w domu. Tyle! Kropka! Lewoskrętne osoby tego kompletnie nie rozumieją. Ale mam nadzieję, że państwo rozumieją. Jeśli ja miałbym króla Polski, na przykład byłby król Polski, gospodarz, ktoś, kto by chciał po prostu zrobić porządek z tym złodziejstwem, z tym syfem. To ja bym przed nim klęknął, nie miałbym z tym problemów. Bo to jest król, bo to jest władca. I winien mu jestem pewną taką, czy umysłową, czy nawet wręcz duchową, jeśli to byłby mędrzec duchowy, uległość. I tyle to nie jest złego. Mądrego się słucha. Kogoś, to dobre rady daje, się słucha z szacunkiem, daje mu się dary, bo tak to zawsze było. Jeśli jest pies, to musi być ktoś panem. Jeśli jesteś z kobietą, musisz dominować, ale nie w sensie, że ją bić, bo to kobieta od razu, oj, on nie chce bić, mordować, ratunku biją, gwałtu mordują, tylko polega to na decyzyjności i na tym, że jak ci kobieta upokarza, to albo wychodzisz z domu, albo mówisz, proszę się tak do mnie nie odzywać i wyciągasz konsekwencje żelazne, nie, że ona płacze, a ty rezygnujesz z jakiejś tam kary czy, czy czegokolwiek, tak? Kary nie polegającej na przestępstwie, biciu i tak dalej, na przykład wychodzisz z domu albo mówisz, słuchaj, jeśli to się będzie powtarzało, to się rozstaniemy. Ona mówi, dobrze, to ja do domu, No to dobrze, wysyłasz papiery rozwodowe, na wyje, dlaczego ty tego nie ratowałeś? Nie ma czegoś takiego. Potężny mężczyzna, mężczyzna dominujący, nie bawi się w gierki z płaczem, udawanie i tak dalej, tylko po prostu normalna rozmowa, albo się szanujemy, albo nie. Jeśli ulegasz takim zachowaniom, to przestajesz być szanowany. Jeśli pozwalasz na to, żeby pies tobą kierował, przestajesz być przez psa szanowany i stajesz się jego stadem. Rozumieją Państwo? Dominacja nad psem nie oznacza, że go nienawidzimy. Dominacja oznacza, że pies czuje się radosny, szczęśliwy. Trzeba temu psu dawać dobrze jeść, karmić go, dbać o jego zdrowie, przytulać, głaskać. Ale to wy musicie być jego panem. A dlatego są takie rady, o których wyczytałem, bo ja o tym nie miałem pojęcia. Jak jest, to jest pierwszy. Przewodnik stadaje pierwszy. Lider je pierwszy, reszta później. Nie dajemy psu jedzenia w czasie, a ja zawsze tak rozpieszczałem zwierzęta. Podchodzą, dotykają mnie nosem, udaje, że nie widzę, nie słyszę. Nie dostają psy jedzenia, jak jem. Najpierw muszę zjeść, a ja. potem jedzą psy. Moja przyjaciółka jest kobietą słabego takiego, no, charakteru wobec zwierzątek ukochanych i czasem coś im daje. Ja mówię, nie rób tego. Potem mamy taką sytuację, że... Moja przyjaciółka chce brać psa i on warczy, a, a ja powiem: idziemy i od razu idziemy. Rozumieją Państwo, jak to działa? Dlatego a coraz częściej jest Marek: weź coś, powiedz Puszkowi, bo on mnie nie słucha. No nie słucha, tłumaczę: no nie słucha ciebie, bo traktujecie jak swoje stado. A masz być panią jego, tak, a nie. No i to już pierwsze efekty przynosi. Czy pamiętajcie, dominowanie nad psem. To nie jest nic złego. Pies jest właśnie wtedy szczęśliwy. Spełnia się jego psia natura. Czuje się bezpieczny, radosny. Ma taką umysłowość, że tak jak dziecko się czuje wspaniale, mając silniejszego wujka, czy mała dziewczynka, mając ciocię, która wszystko wie, wszystko mówi i tak dalej, to po latach wychodzi, że to jest slipa, ciotka jeszcze zazdrościła dziewczynce i dopiędalała. Ale to się dowiesz o tym dziewczyno dopiero za wiele lat. Jak bardzo brutalny jest świat kobiet. Jak kobiety wzajemnie siebie niszczą i i po prostu dopieprzają sobie. W moich ramionach, droga dziewczyna, która mnie słuchasz, byś miała dobrze. Oczywiście pewne zasady, hierarchia, ale też szczerość. Szczerość. Maruś, ładnie wyglądam? Nie, kurwa, źle wyglądasz. No. I tyle. Krótko. Dlaczego ty mnie obraziłeś? Ja się nie, na, nie nabiorę na to, kochanie. Dobrze wyglądasz, A nie kłamiesz? Kłamiesz, albo powiem pięknie, albo powiem brzydko wyglądasz. Ui, dlaczego mnie obraziłeś? Każda odpowiedź to jest powód, żeby kwiczeć. czyli manipulować. Wszystkie zachowania kobiet przy mężczyźnie to są próby wywołania jakiegoś wpływu i tyle, no nie dajcie się nabrać. Dominacja, szanowni państwo, demokratyczna dominacja w domu. Pan domu, jedzący. Z dziećmi, z rodziną, żona zakochana, wpatrzona z podziwem w mężczyznę, ale teraz tak nie będzie, bo państwo zabiera w podatkach pieniądze mężczyźnie, daje je kobietom, jak się rozwiodą, no to już nie trzeba szanować. Dlatego ci, którzy mają trochę rozumu, kupują czteropak mężczyzny albo czteropak świadomego mężczyzny za 344 zł, oszczędzając 156 zł. W sklepie dostępny link pod spodem będzie, albo kupują jak zabezpieczyć majątek książkę moją i pana Rodholca, gdzie jest napisane, jak ukrywać przed połowicą majątek w dzisiejszych czasach, przez co kobieta owszem dostanie jakieś ochłapy od państwa, ale całe rarytasy jej przepadną. I to jest dziwne, że dopóki kobieta wie, że e, nie mówisz tego, bo jak powiesz, że ona to nagra, to przed sądem ci to zabiorą wszystko. Dopóki kobieta wie, że masz duże pieniądze, ale nie wie gdzie i nie wie, gdzie one są ukryte, dziwnym trafem wszystko jest fajnie, miło i się trzyma ale jakbyś powiedział po pijanemu, a kobiety wtedy często upijają, na przykład mój kolega jest często systematycznie upijany przez swoją połowicę i gdy już jest upity, tylko że on zna ten numer jest pytany, gdzie on tak chowa pieniądze, ile zarabia, wszystko jest nagrywane na dyktafon. Już wiele razy by się z nim rozwiodła, ale gdyby się rozwiodła, to by żyła no, na takim poziomie zwykłym, zwykłego człowieka, a ona jest przyzwyczajona do życia na wysokim poziomie i ma, miała powiedziane, rozwiedzisz się Dostaniesz jakieś tam standardowe alimenty, i tyle głodu mieć nie będziesz, gdzie mieszkać, e, będziesz miała gdzie mieszkać. Natomiast e, jakiekolwiek spa, codzienne wyjścia gdzieś, jakieś pazury lepsze, ciuchy drogie, tak, e, wydanie gdzieś tam w sklepie 1002 za jednym razem, zapomnij. To już normalne życie będzie. No i jest wszystko ok. W związku jest wszystko ok: jest seks, są obiady. No od czasu do czasu tylko płaci, wiecie, dlaczego on ukrywa przed nią pieniądze, no a wtedy on wychodzi na dwa dni, wraca, jest wszystko ok. Nie da rady, po prostu już byłby zdradzony, wielokrotnie zostawiony, majątek byłby chapnięty, no nie da rady, no ale sztukę trafił niezłą. Szanowni Państwo, jeśli się ma Ferrari kilkusetkonne, to się nie wciska od razu gazy do dechy, tylko trzeba umieć tym samochodem jeździć. Jak gościu przy kasie bierze naprawdę Jagę, taką konkretną, taką ekstra laskę, no to niestety... Musi ukrywać pieniądze, tak? Bo będzie zrobiony w konia. I tak to jest. No, większość ludzi myśli, że, że to tak o sobie żyjesz normalnie. No niestety nie jest to prawda i żaden moduł youtuber ci tego nie powie, bo on sam o tym bladego pojęcia nie ma. No i tak to jest. Ludzie słuchają gości, którzy nic nie wiedzą o życiu, o świecie, tylko im się wydaje, że są mędrcami. A potem ząg w życiu, tak? Tu się sparzył, na czymś tu się sparzył. Jak ktoś to słucha Radia Samiec, ktoś to jest systematycznie na Bracia Samce Forum, to taki gościu już 99% raw życiowych ominie. I tyle. I na tym to polega. Dlatego to jest właśnie straszne u tych właśnie pań feministek, tak, że one kompletnie nie kumają, jak to wszystko funkcjonuje. A może sam sobie taką grzywkę zrobię na feminę. <grytanie> Dobra, pozdrawiam was, szanowni państwo, życzę miłego dnia. Przypominam, jest nowy kanał Marek Gra w Grę. Gram oczywiście, jak nazwa wskazuje, w gry, staram się, kupiłem kartę, monitor, który będę musiał zwrócić. Jeśli chodzi o monitor Samsunga, z którego nie mogę wyjąć tego bolca-pierdolca, to Morele mi odpisało, że muszę to zawieźć do netpunktu, do Rzeszowa. Całość, czyli no, będzie trzeba pojechać kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę. Koszty, 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 ale dobra, żeby się pozbyć tego trudno. Co dalej? No, dzisiaj jakiś nowy gameplay będzie na pewno. Co dalej? No to byłoby chyba tyle, no. Samiec bracia samcy zapraszam w sklepie. Czteropak nowy, tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Życzę Państwu, oj! Przepraszam, walnąłem ręką w mikrofon. Kurwa! Pozdrawiam Państwa serdecznie, jeszcze tylko Państwu powiem. od, od wczoraj, czy od dzisiaj w sumie. Dokładnie wiem, dlaczego mam ciągle stan zapalny układu oddechowego. Teraz to już jest wszystko jasne. Zobaczcie, jak ja wciągam powietrze nosem. Czyli, żeby mówić, mówię, wydycham powietrze. Nie ma powietrza, żeby mówić dalej, to musiałbym robić coś takiego. Więc oddycham ustami, czego Państwo nie słyszą. A jak oddycham ustami przez około godzinę, często mam otwarte okno w czasie mówienia, żeby było świeże powietrze, no to wtedy oddycham zimnym petrzem. Nos filtruje od bakterii, od zarazków, czy ja te powietrze bez, yy, bez tej ochrony, bo w, nos jest filtrem, ociepla dane powietrze, e, pozbawia bakterii, wirusów, a ja to wszystko wciągam bezpośrednio do układu oddechowego, stąd te zapalenia ciągłe. To zrozumiałem skąd to się wzięło. Dlatego teraz będę takie robił audycje i muszą się Państwo przyzwyczaić. Także, Szanowni Państwo. Co tam u Państwa słychać? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Chłop w dom, Bóg w dom. Kurwa, nie wiem, co ja zrobię teraz z tym. Kurde, jak ja będę teraz nagrywał? Kurwa, no ciągle problemy. Problemy. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Pamiętajcie, że to jest mój atut, a nie wada wymowy. I chłop w dom, Bóg w dom. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Życzę miłego tygodnia. Pamiętajcie, że w środę, Dnia Bożego, w środę, wieczorem, jeśli Pan dobry Bóg pozwoli, Odbędę streama i na tym streamie będę sobie z Państwem rozmawiał, może jakieś telefony odbierał i tak dalej, i tak dalej. Także szykujta na Marek Kotoński Lift, szykujta czas. I pieniążki oczywiście. Jakie tam pieniążki? Na pieniążkach mi nie zależy, ale skoro są takie możliwości, to można wpłacać i tyle. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Trzymajcie się miłego, miłego dnia i tygodnia. Pozdrawiam.